Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, polska minister finansów, pani Magdalena Rzeczkowska, podczas dyskusji w amerykańskim ośrodku eksperckim Atlantic Council w Waszyngtonie, pytana o to, jaką pomoc Polska udzieliła do tej pory Ukrainie, jak to wygląda w liczbach bezwzględnych, przyznała, że Nasz kraj wydał łącznie na pomoc Ukrainie około 50 miliardów złotych. To oznacza, że jest to już 2% polskiego produktu krajowego, krajowego brutto. No i tutaj podczas tych pytań, podczas sesji pytań, ponieważ w tym tygodniu odbywają się tak zwane spotkania wiosenne Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, podczas serii tych pytań. Pani minister Rzeczkowska dodała, że, czy też zaznaczyła, że jest to coś, co trzeba robić, ponieważ, cytuję, Ukraina walczy za naszą przyszłość, za nasze wartości i za naszą wolność. Szanowni Państwo, no. Mam tutaj bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy Ukraina walczy za przyszłość Polski. Pobrzmiewa tutaj cały czas bardzo mocno doktryna Kwaśniewskiego, doktryna nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy. Przebija się ta cała wielka naiwność Polski, części polskiego establishmentu politycznego, co o czym zresztą już mówiłem w kontekście ekspozy ministra. Zbigniewa Rała, szefa polskiej dyplomacji z 13 kwietnia bieżącego roku. Natomiast też warto zauważyć, że w jaki sposób członkowie Rady Ministrów dzisiaj próbują tłumaczyć napływ niekontrolowany, dodajmy, napływ ukraińskiego zboża i innych i innych produktów rolnych, spożywczych do Polski, które powinno być przecież transportowane do krajów do krajów trzecich, no, między innymi w Afryce, w Afryce północnej. No i tutaj pani minister Rzeczkowska z rozbrajającą szczerością Poinformowała, że to jest problem, którym powinna zająć się Europa. Powinna zająć się Europa. No, szanowni Państwo, warto przyjrzeć się tym, tym działaniom, ponieważ pod tymi, można powiedzieć, problemami gospodarczymi również jest ukryta bardzo duża polityka, powiedziałbym nawet geopolityka. No, bo jeśli spojrzymy na to, jak wygląda kwestia. Zalewu polskich silosów zbożem z Ukrainy, absolutnie tak jak powiedziałem, nie, niekontrolowana i innymi także produktami spożywczymi i rolnymi, też warto zauważyć, że mamy do czynienia z próbą przygotowywania społeczeństwa polskiego do różnych koncepcji geopolitycznych, chociażby takich jak Federacja Polsko-Ukraińska. Polsko no bo przecież doskonale wiemy, że problemy. Ze zalegającym w polskich silosach zbożem z Ukrainy. Problemy z tym, że spora część polskich rolników posłuchała ministra rolnictwa i nie sprzedała zboża wtedy, kiedy były szczytowe ceny tego zboża. To jest wszystko wierzchołek góry lodowej. Do Polski z Ukrainy napływają także inne produkty żywnościowe: jest to mięso, są to jaja, jest to miód, są to mrożone owoce itd. itd. Sami pszczelarze alarmują, że miodu z Ukrainy w Polsce jest już tyle, że praktycznie przekraczają trzyletnie zbiory w po polskie. No i oczywiście oczy trzeba zaznaczyć, że ten miód jest o połowę tańszy, ale Niewiadomej jakości. Niewiadomej jakości nie wiemy, jaka ilość pestycydów była używana w roślinach miododajnych, i tak dalej, i tak dalej. Przecież to nie jest w żaden sposób, nie jest to w żaden sposób kontrolowane. Pytanie fundamentalne, którym powinna się zająć nie Europa, ale polskie sądy i Polska Prokuratura, to jest to, kto podjął decyzję, by nie weryfikować, by nie sprawdzać towarów, które wjeżdżają do Polski. Kto podjął decyzję o przepuszczaniu tych wszystkich? Tirów, które przekraczają granice. Czy ktoś kontrolował, czy wjechały tam narkotyki, broń, inna kontrabanda i tak dalej, i tak dalej. Możliwa oczywiście. Musimy sobie także zdawać sprawę, że jeszcze w roku 2022 istniała taka decyzja podjęta przez, przez rząd, mówimy tutaj o początku lipca 2022 roku, żeby w Gdańskim porcie powstał terminal do przesyłu ukraińskiego ziarna, żeby tutaj tranzytem to ziarno. Szło przez Polskę, aby nie zalegało w polskich silosach, aby te silosy były w stanie przyjmować zboże od polskich rolników. Miała być to potężna lokalizacja 30 hektarów w sąsiedztwie gdańskiego terminalu z całkiem sporym możliwością, jeśli chodzi o zanurzenie statków, tam było 14,5 metra. Natomiast w tej sprawie nic się praktycznie konkretnego nic się konkretnego nie wydarzyło. No jest pytanie, ile tego zboża ukraińskiego zalega? Mówi się tutaj o milionach. Ton, o milionach ton. Szanowni Państwo, jeżeli do tego przyjrzymy się, przyjrzymy się kwestiom wypierania, Innych produktów, chociażby produktów przemysłu mięsnego z Polski, no to jest to ogromna, ogromne zagrożenie dla polskiej, dla polskiej gospodarki. Co więcej, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że do samej Polski trafiają te, te produkty, natomiast musimy sobie także zdawać sprawę, że produkty z Ukrainy zaczynają systematycznie. Zagospodarowywać rynki w krajach zachodnich, które mogą odwrócić się od polskiego przetwórstwa, no bo będą wybierały po prostu tańsze, tańsze artykuły. I to jest naprawdę bardzo poważny, poważny problem. Musimy sobie także zdawać sprawę, że to tak zwane zboże techniczne, które zalega w polskich silosach, powoduje bardzo negatywne. Negatywne skutki w ogóle na bezpieczeństwo żywnościowe w państwie polskim, bo przecież doskonale wiemy, że są karmione nim zwierzęta hodowlane i już od lipca 2022 roku. Polscy producenci alarmują w, w tym zakresie. Także zwracają uwagę na zwiększoną liczbę chorób wśród własnych hodowli i też nie można absolutnie na to przymykać, przymykać oczy, oczu. Wiemy, że import do Unii Europejskiej poszczególnych produktów spożywczych z Ukrainy wzrósł już bardzo poważnie. W zależności od, od produktów od 90 do nawet 1000%. No, mamy do czynienia z sytuacją niezwykle szkodliwą dla państw. Państwa polskiego, dla polskich, dla polskich rolników, dla wszystkich nas jako konsumentów żywności. I te, I te naiwne stwierdzenia ministra finansów, pani minister Magdaleny Rzeczkowskiej, no jasno pokazują albo ogromną naiwność polskiej klasy politycznej, tej, która jest obecnie u władzy, albo świadczą o Przygotowywaniu do konkretnego, do konkretnego planu geopolitycznego, i tutaj rzeczywiście trzeba zwrócić uwagę na pojawiające się w przestrzeni publicznej kwestie dotyczące tak zwanego Ukropolu, czyli Federacji Polsko-Ukraińskiej. -Polsko kwestie, jeżeli do tego oczywiście dodamy ogromne. Ilości uzbrojenia, sprzętu wojskowego przekazywane z polskich zapasów, także z jednostek operacyjnych na Ukrainę, rozbrajanie polskiego systemu obronnego, no to właściwie można powiedzieć, że ten obraz zaczyna składać się w jedną całość. W mojej ocenie jest to niezwykle sprzeczne z polską racją stanu. Dziękuję Państwu za uwagę.